Od poniedziałku 14 września można oddawać swój głos na wybrany projekt, który zrealizowany zostanie w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego 2021 roku. Głosowanie potrwa do 30 września bieżącego roku. Jednym z projektów, o którym opowiada nam pani Angelika Woźniak, jest uporządkowanie terenu oraz montaż elementów siłowni zewnętrznej przy planowanym miniboisku w Jeleniu Dębie. Ze względu na to, że nic się nie dzieje, jest opuszczona dzielnica Jaworzno-Dąb, nawet sklepu nie ma. I pomyślałam tak, żeby coś też mieli mieszkańcy w Jaworznie, jak się uda wygrać projekt. I moim pomysłem jest siłownia napowietrzna w Jaworznie, w dzielnicy Dąb. Celem tego projektu jest stworzenie ogólnodostępnej, darmowej siłowni na świeżym powietrzu, przeznaczonej dla osób w każdym wieku. Projekty są na informacyjne, są ulotki, foldery, banery są rozwieszone na mieście, w internecie są promowane. Siłownia byłaby uzupełnieniem przy planowanym miniboisku w Jeleniu Dębie. Stworzenie takiej siłowni zewnętrznej ma wiele zalet. Nie dość, że pozytywnie wpływa na nasz układ krążenia, to wzmacnia kondycję fizyczną i koordynację. Ważną zaletą jest to, że jest dostępna dla każdego. Mogą korzystać z niej dzieci, młodzież, osoby starsze i niepełnosprawne. Między innymi osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, dla których korzystanie z tradycyjnych siłowni jest bardzo trudne lub często wręcz niemożliwe. Działa również rehabilitacyjnie, więc zagłosuj na siłownię. Jak zbierzemy ilość głosów, będzie w przyszłym roku przy boisku w Dębie, co ma by powstać też z 2018 roku, co do tej pory też jeszcze jest nie stworzone, ma być tam zrobiona siłownia.